4 września, 1809 rok, Krzemieniec. Narodziny Juliusza Słowackiego. 5 lat później zmarł jego ojciec. W latach 1825 do 1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie poznał Adama Mickiewicza. Jego jedne z najsłynniejszych dzieł to Balladyna, Kordian, Oda do Wolności oraz Pamiętnik Zofii Bobrówny. Po wybuchu Powstania Listopadowego 9 stycznia 1831 roku podjął pracę w powstańczym biurze dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W 1849 roku poeta zachorował na gruźlicę. 3 kwietnia tego samego roku, w wieku 39 lat, zmarł w Paryżu w wyniku choroby. Następnego dnia, rankiem, do Słowackiego przed Cyprian Kamil Norwid, nie wiedząc, że ten zmarł. Norwid opisał wygląd zmarłego w utworze Czarne Kwiaty. W czerwcu 1927 roku szczątki Juliusza Słowackiego spoczywające na paryskim cmentarzu sprowadzono do Polski.